Otwórzmy Słowo Boże na 13 rozdziale Ewangelii Łukasza. Trzynasty rozdział Ewangelii Łukasza. W tym czasie niektórzy z tam obecnych oznajmili mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z ich ofiarami. A Jezus im odpowiedział: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że to ucierpieli? Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. Albo czy myślicie, że tych 18, na których runęła wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie mieszkający w Jerozolimie? Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im taką przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe, zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owocu, lecz nie znalazł. Wtedy powiedział do rolnika: oto od 3 lat przychodzę, szukając owocu na tym drzewie figowym, lecz nie znajduję. Zetnij je, bo po co ziemię na darmo zajmuje? Lecz on mu odpowiedział: Panie, zostaw je jeszcze na ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc, a jeśli nie, wtedy je zetniesz. I nauczał w jednej z synagog w szabat. A była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy i była pochylona, i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją do siebie i powiedział: kobieto, jesteś uwolniona od swojej choroby. I położył na nią ręce, a ona natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Wtedy przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat, powiedział do ludzi: jest 6 dni, w których należy pracować. W te dni przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu. Ale Pan mu odpowiedział: obłudniku, czyż każdy z was w szabat nie odwiązuje swego wołu albo osła od żłobu i nie prowadzi, żeby go napoić? A ta córka Abrahama, którą szatan wiązał już 18 lat, czyż nie miała być uwolniona od tych więzów w dzień szabatu? A gdy to mówił, zawstydzili się wszyscy jego przeciwnicy. A cały lud cieszył się ze wszystkich chwalebnych czynów dokonywanych przez niego. Potem Jezus powiedział: do czego podobne jest Królestwo Boże? I z czym je porównam? Podobne jest do ziarna gorczycy, które człowiek wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, a ptaki niebieskie gnieździły się w jego gałęziach. I znowu powiedział: do czego przyrównam Królestwo Boże? Podobne jest do zakwasu, który wziąwszy kobieta włożyła w 3 miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. I nauczał, chodząc po miastach i wioskach i podążając w kierunku Jerozolimy. I ktoś go zapytał: Panie, czy mało jest tych, którzy będą zbawieni? On zaś im odpowiedział: usiłujcie wejść przez ciasną bramę, bo mówię wam, że wielu będzie chciało wejść, lecz nie będą mogli. Gdy gospodarz stanie i zamknie drzwi, zacznie stać na zewnątrz i pukać do drzwi, mówiąc:
Panie, zaczniecie stać na zewnątrz i pukać do drzwi, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. A On wam odpowie: nie znam was i nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: jedliśmy i piliśmy z tobą i nauczałeś na naszych ulicach. A On powie: mówię wam, nie znam was i nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a samych siebie wyrzuconych precz. I przyjdą inni ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. W tym dniu przyszli niektórzy z faryzeuszy i powiedzieli mu: wyjdź i odejdź stąd, bo Herod chce cię zabić. I powiedział im: idźcie i powiedzcie temu lisowi: oto wypędzam demony i uzdrawiam dziś i jutro, a trzeciego dnia zakończę. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę przebyć drogę, bo niemożliwe jest, aby prorok zginął poza Jerozolimą. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak kokoszka gromadzi swoje kurczęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom zostanie wam pusty. Zaprawdę powiadam wam, że nie ujrzycie mnie, aż przyjdzie czas, gdy powiecie: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Ten rozdział dotyczy w pierwszym rzędzie Izraela, który jest tu przedstawiony jako drzewo figowe, które później w wyniku sądu Bożego zostanie ścięte. Również możemy tu odnaleźć każdego z nas, gdyż każdy z nas ma dany przez Boga czas. Czy to człowiek nawrócony w swoim chodzeniu z Bogiem ma odpowiedzialność i działanie Boże w jego życiu jest taką pielęgnacją nas, jak gdyby drzew. I jeżeli nie spełniamy tych pokładanych w nas tu na ziemi oczekiwań, to możemy spodziewać się korekty. Też jest to zastosowanie do dzieci, które wyrosły w domach wierzących. Są one bardzo mocno podobne do Izraela, który był wychowany pod Bożym parasolem. Dostał wiedzę biblijną, bardzo szeroki zakres możliwości zapoznania się ze Słowem Bożym. Tak jak o Tymoteuszu jest powiedziane, że od dzieciństwa zna Pisma Święte, które mogą obdarzyć je, te dzieci, mądrością ku zbawieniu i ku życiu w pobożności. I widzimy na przykładzie tysiącletniego królestwa, że niestety, ale serce ludzkie, które rodzi się w ciele, jest bardzo przewrotne. Do tysiącletniego królestwa wejdą sami zbawieni. Niestety, rodzące się dzieci tym ludziom nie będą zbawione. Część z nich będzie kryło w sobie bunt przeciwko Jezusowi, a na koniec, po 1000 lat, gdy szatan na krótko będzie wypuszczony, to znajdzie tak liczne grono diabelskich naśladowców jak piasek morski i wystąpią w otwartym buncie przeciwko Bogu. I tak niestety jest w domach wierzących, że dzieci dostają Słowo Boże. Tak samo jest z Boże, że każdy z nas wierzący ma pewną dawkę wiedzy biblijnej. I tak samo było z Izraelem, który od początku był wychowywany w znajomości praw Bożych i wiemy, jak to się skończyło. Więc tutaj jest pierwsza informacja. W tym czasie niektórzy z tam obecnych oznajmili mu o Galilejczykach, których krew Piłat
zmieszał z ich ofiarami. Jezus im odpowiedział: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że to ucierpieli? Bardzo często, gdy słyszymy, że kogoś dotyka sąd Boży, myślimy sobie: no tak, on sobie zasłużył. Nie był tak wspaniały jak ja. Jemu się należało. No więc Pan Jezus mówi: wcale nie jest tak. Nie byli większymi grzesznikami. Ty też masz przed Bogiem odpowiedzialność taką samą jak tamci. I tylko łaska Boża powstrzymuje Boży sąd. Jeżeli jest coś do skorygowania, to jak najszybciej, czy to wierzący, czy niewierzący, mamy w jak najszybszym tempie w pokucie wyznać to Bogu i porzucić. Bo inaczej nie ma dla nas żadnej nadziei, jak tylko oczekiwać na sąd, jeśli zrezygnujemy z tego, żeby się przy Bogu znaleźć przy tej sprawie, która jest przeszkodą. Bynajmniej mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo poginiecie. Słowo pokuta niestety w Polsce obrosło religijnym mitem. Pokuta to nie są jakiegoś rodzaju samobiczowania, czy odmawianie Ojcze Nasz, czy tego typu rzeczy, pójście na kolanach do jakiegoś świętego miejsca. Tak niestety powszechnie ludzie myślą. Pokuta to jest zmiana myślenia, czyli znajduję się w świetle Bożym i rozumiem, że jako człowiek zawiodłem i że tylko społeczność z Bogiem może to zmienić. Tylko ofiara Pana Jezusa Chrystusa za moje grzechy przebłagała i tylko wyznanie Bogu jest tutaj narzędziem, żeby z tym się uporać, bo jest powiedziane, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Albo czy myślicie, że tych 18, na których runęła wieża w Siloam, zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie mieszkający w Jerozolimie? Tutaj pojawia się liczba 18. 18 pojawia się dwa razy, a w zasadzie trzy razy w tym rozdziale. Raz dotyczy właśnie sprawy tych, na których runęła wieża w Siloam, a drugi raz w przypadku niewiasty, która przez szatana była związana 18 lat. I 18 to jest 666, tylko że dodane. Trzy szóstki. Szóstka to jest liczba człowieka. I też na tą szóstkę wskazuje uczony w piśmie, który tutaj mówi, że jest 6 dni, żeby pracować. To jest liczba człowieka, liczba, w której się zawiera cała zdolność ludzka. 666 to jest maksimum ludzkich zdolności. I widzimy, że maksimum ludzkich zdolności to jest po prostu zginąć za grzech. Swój własny grzech. Jeżeli bez Boga chcesz iść przez życie, albo jako wierzący zapomniałeś o tym, że zostałeś obmyty krwią baranka i chcesz budować na swoich ludzkich zdolnościach ziemskich, to taka wieża z Siloam na ciebie spadnie. To nie jest po prostu możliwe, żebyś te 666 czy 18, czyli 6 plus 6 plus 6 mógł przekroczyć ludzkimi zdolnościami. Na końcu jest śmierć. Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. I potem Pan Jezus przechodzi do przypowieści. Jak wiemy, przypowieść to jest zawsze historia rzeczywista, prawdziwa. Nie ma tu żadnych zmyślonych elementów. I jest to bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Tutaj jest powiedziane, że pewien człowiek miał drzewo figowe, i faktycznie niektórzy ludzie miewają drzewa figowe. Nie jest to nic zmyślonego. Przypowieść natomiast co do zasady również ma tło duchowe i chodzi o to, żeby odczytać nie tylko bezpośrednie, dosłowne przesłanie w przypowieści, ale również, żeby zobaczyć, co duchowego ten, który mówi przypowieść, chce nam przekazać. I tutaj jest głęboka duchowa treść.
Pewien człowiek miał drzewo figowe. Drzewo figowe w Biblii oznacza Izrael. Zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owocu, lecz nie znalazł. I tak właśnie było z Bogiem. Bóg zasadził drzewo figowe, które jest tutaj przedstawione jako Izrael. Było tylu proroków posłanych, tylu uczonych w piśmie, a oni ich wszystkich mordowali i po prostu przyszedł czas rozliczenia. Milczenie 400 lat oznaczało, że Bóg już temu narodowi w zasadzie nie ma nic więcej do powiedzenia. To jest przerwa między ostatnią księgą ze Starego Testamentu do momentu, kiedy zaczął się Nowy Testament. Niektórzy podają inne lata, ale był to okres ciszy. I na końcu, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, Bóg przysłał Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który przyjął postać podobną do grzesznego ciała ludzkiego, bo On był bez grzechu, więc był podobny ludziom we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. I Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i tu go widzimy w tej przypowieści w postaci prawdopodobnie rolnika. Bo jeśli ten człowiek symbolizuje Boga Ojca, który miał to drzewo figowe, szukał na nim owocu, lecz nie znalazł, to tym rolnikiem najbliżej serca jest odpowiedź, że to był Jezus. I mówi do niego: od 3 lat przychodzę, szukając owocu na tym drzewie figowym, lecz nie znajduję. Zetnij je, bo po co ziemię na darmo zajmuje? Po co? Po co taki ma być w ogóle na ziemi? Po co ma zabierać Boże zasoby? Po co ma taki żyć tu? Stracił prawo do życia, bo nic dla Boga nie przynosi. I tak jak mówiłem, możemy to odnieść w pierwszym rzędzie do Izraela, w drugim rzędzie do nas wszystkich, którzy jesteśmy zaznajomieni ze Słowem Bożym i zmienimy się wierzącymi w Pana Jezusa. Twierdzimy o sobie, że mamy dom w niebie i mamy swoją służbę na ziemi, przeznaczoną nam przez Boga. Bóg, jeśli nas zostawił na ziemi, to w jakimś celu. Jeżeli tego celu nie będziemy realizować, to sprawiedliwość Boża w naszej sprawie krzyknie: zetnij je, bo po co ziemię marną czyni? Po co? To tu jeszcze jest ten kikut bezwartościowy. Więc niech każdy z nas wejrzy w swoje serce i zobaczy, czy to, w jakim celu Bóg mnie tu na ziemi umieścił, jest realizowane. Czy nie jest coś zaniedbane? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Trzeci element, o którym wspomniałem, to dzieci rosnące w domach wierzących. Te dzieci mają ogromną odpowiedzialność. Znają Słowo Boże od dziecięctwa. Nie ma żadnej wymówki, żeby mogły być temu Słowu posłuszne. Po prostu to jest sytuacja taka, że Bóg w cierpliwości czeka, kiedy zaczniesz wydawać owoc. Kiedy to, czego cię nauczyli rodzice, dziadkowie, wujkowie, kiedy to zacznie wydawać owoc. Kiedy zaczniesz żyć dla Boga i przynosić Mu to, w jakim celu Bóg cię zostawił na ziemi. Jeśli nie będziesz tego realizował, to sprawiedliwość Boża krzyknie: zetnij je, po co ziemię na darmo zajmuje. I wracamy do pierwszego obrazu, czyli do Izraela. Wiemy, że faktycznie było tak, że ten sąd Boży nad tym Izraelem już był wypowiedziany, ale miłosierdzie poprzedza sąd. Mamy to w Starym Testamencie pokazane. Gdy oblegniesz jakieś miasto i chcesz je zniszczyć, zburzyć, pokonać, to obwieść temu miastu pokój. Jeśli to miasto odrzuci pokój, przypuść szturm i wtedy mieszkańcy tego miasta
czy to będą wycięci co do nogi, czy też będą twoimi w jakiś sposób tutaj poddanymi, w zależności od twojej decyzji. Więc generalnie zasada była taka, że jeżeli ktoś się poddał w czasie ogłoszenia pokoju, mógł liczyć na to, że ten pokój będzie zrealizowany i będzie niewolnikiem tego, który otoczył miasto. Jeżeli nie, to sam sobie był winien, gdy został wydany na niego wyrok wyciąć do nogi. I ta zasada jest tutaj. Bóg jest gotów, aby osądzić Izraela w tamtym czasie, ale miłosierdzie poprzedza sąd. Wysłał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. I właśnie 8 wiersz nam o tym mówi. Służba Pana Jezusa to jest: Panie, zostaw je jeszcze na ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc, a jeśli nie, wtedy je zetniesz. I jak wiemy, niestety Izrael zawiódł. Został obłożony nawozem najlepszego nauczania Pana Jezusa Chrystusa. I dali Pana Jezusa na krzyż, zamordowali Go. Zlekceważyli Boże obłożenie nawozem, zlekceważyli okopanie. I w 70 roku rzymski dowódca zniszczył miasto. Wiemy z 24 rozdziału Mateusza, że Pan Jezus zapowiedział, że nie zostanie kamień na kamieniu. I faktycznie tak się stało. I do dziś Izrael nie ma Jerozolimy, w sensie, że nie ma tam świątyni. Trochę ją tam po kawałku odzyskał. Ostatnio były jakieś polityczne zabiegi, żeby przenieść tam ambasadę Stanów Zjednoczonych, ale widać, że to nie jest prawo, które miał w czasie, gdy podobał się Bogu i gdy Bóg oczekiwał jeszcze w cierpliwości Bożej na jego owoc. I nauczał w jednej z synagog w szabat. Szabat to jest słowo, które oznacza odpocznienie. Czyli odpowiednikiem takim literalnym w naszym słownictwie jest niedziela. Z starosłowiańskiego nie djełaj, nie pracuj, odpocznij. Oczywiście to nie jest ten sam dzień, bo dla Żydów był to jak najbardziej dzień siódmy. Niedziela jest dniem pierwszym według kalendarza. Natomiast zasada taka, że był to dzień wolny od pracy i znoju, tak jak jest to w przypadku niedzieli, to jest to w tamtym czasie w przypadku dnia odpocznienia. I ten dzień odpocznienia powinien sugerować, że w tym dniu jest odpoczynek od brzemion grzechu, od konsekwencji grzechu, od konsekwencji wszystkiego, co spotkało człowieka w wyniku upadku w grzech. I była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy i była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Znowu mamy tą liczbę 18, 3 razy 6, maksimum ludzkich zdolności, maksimum tego, co osiągnął Izrael, to bycie pochylonym i w żaden sposób brak możliwości, aby się wyprostować. Mówi o tym m.in. list do Rzymian, 8 rozdział. I to jest też tutaj pokazane, ta sama zasada. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała, z powodu grzechu potępił grzech w ciele. I tutaj widzimy ten cud zadziałania Syna Bożego. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją do siebie i powiedział: Kobieto, jesteś uwolniona od swojej choroby.
Tak samo jest z nami. Każdy, kto próbował własnym wysiłkiem dostać się do Boga, do nieba, upodobać się Bogu, to stworzył właśnie z siebie samego taką karykaturę, jak chory człowiek, skrzywiony, pochylony, bez możliwości wyprostowania się. To czyni próba życia pod zakonem, żeby podobać się Bogu. Bo my nie jesteśmy w stanie osiągnąć nieba z użyciem zakonu. I wtedy, jeśli chcemy tak żyć według zakonu, to musimy zacząć oszukiwać. Tak jak oszukują ludzie, którzy chcą uchodzić za lepszych. Czyli nagle okazuje się, że no jak ukradnę tylko 100 zł, to ja nie jestem złodziej, dopiero 101. Potem się okazuje, że kradnę 101, 120, 150, 300, 700, 1000. No to zaczynam wydziwiać, że to kradzież dopiero po 5000 jest kradzieżą. To samo z cudzołóstwem, to samo z wszystkimi innymi grzechami, które gdybyśmy chcieli według zakonu podobać się Bogu, musimy je uchylać zakon za przykazanie za przykazaniem. Trochę tu, trochę tam. I potem człowiek wpada w taki kołowrotek i niestety to jest kłamstwo. Natomiast wiedząc, że nie jesteśmy w stanie dochować zakonu, z radością słuchamy słów Pana Jezusa, który powiedział, że nawet gdy spojrzysz na niewiastę, to już jest cudzołóstwo. Gdy gniewasz się na brata, jest to morderstwo. To właśnie jest właściwe postawienie zakonu, że nie ma żadnej wymówki. Grzech ma być nazwany grzechem już w zarodku. I wiemy wtedy, że zbawienie jest tylko w Panu Jezusie, gdy stoimy w prawdzie. Tak samo w naszym chrześcijańskim życiu. Od wszelkiego pozoru zła z dala się trzymajcie. To nie jest tak, że możemy sobie jakiś kawałek schować przed Jezusem w ciemnym miejscu za szafą. Pan Jezus to wszystko doskonale widzi. I położył na nią ręce. A ona natychmiast wyprostowała się, chwaliła Boga. Gdy pozwolimy Bogu to uleczyć, to będzie uleczone od razu. Gdy będziemy chcieli własnymi ludzkimi siłami żyć chrześcijańskim życiem, to stworzymy 666, 3 razy 6, 18, pokrzywiona karykatura, oddalona od obrazu zdrowego Adama. Wtedy przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus uzdrowił w dzień odpocznienia, powiedział do ludzi: jest 6 dni, w których należy pracować. W te dni przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień odpocznienia. Widzimy tutaj obłudę. Dlaczego on to powiedział do ludzi? Zarzutem, że to niby ta kobieta przyszła się uzdrowić. Przecież jest wyraźnie powiedziane, że ta kobieta tam po prostu była, a to Pan Jezus wykazał się aktywnością. Gdy ją zobaczył, przywołał ją do siebie. Aktywny był Pan Jezus. Przecież kobieta była tam, gdzie zawsze. To Pan Jezus ją znalazł. I to jest właśnie okropne. Ten obłudnik bał się powiedzieć to Jezusowi w twarz. I Pan Jezus słusznie powiedział: obłudniku. I wytyka Pan Jezus tutaj, że przecież każde swoje materialne dobra wymagające obsługi w dzień odpocznienia oni tutaj zaopatrują. W tamtym czasie głównym źródłem majątku były woły, osły. Dzisiaj pewnie byłby to samochód albo jakaś inna, może piec na ekogroszek trzeba ustawić w sobotę. Generalnie były to rzeczy, które były robione przez tych ludzi w dzień odpocznienia, a uwolnienie córki Abrahama już się nie mieściło w tych rzeczach, w głowach tych obłudników. To jest całkowite postawienie sprawy na głowie, ponieważ właśnie dzień odpocznienia jest tym dniem, kiedy powinno być realizowane w pierwszym rzędzie ratowanie ludzi przed grzechem. Szatan wiązał tą kobietę 18 lat. Czyż nie miała być uwolniona od tych więzów w dzień odpocznienia? A gdy to mówił, zawstydzili się wszyscy jego przeciwnicy.
A Słowo Boże mówi tutaj o nich przeciwnicy. Jak trzeba być głupim, żeby być przeciwnikiem Syna Bożego? Przecież mieli w drugim psalmie wyraźnie napisane, kto jest przeciwnikiem Syna Bożego. I mimo to oni byli przeciwnikami Syna Bożego, choć wiedzieli doskonale, kim On jest. Potem Jezus powiedział, do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym je porównam. I tutaj mamy porównanie Królestwa Bożego do ziarna gorczycy, które człowiek wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, a ptaki niebieskie gnieździły się w jego gałęziach. Otóż generalnie Królestwo Boże jest czymś dobrym. Natomiast wzrostowi Królestwa Bożego towarzyszy to, że gdy ono się rozrasta, to również gnieżdżą się w ramach tej ochrony zbudowanej przez Królestwo Boże różne elementy nie do końca należące do tego Królestwa, ale będące jak gdyby beneficjentami tego Królestwa. I tu widzimy właśnie to w obrazie tychże ptaków niebieskich, które zazwyczaj w Słowie Bożym przedstawiają nam nieczyste różnego rodzaju wpływy, nieczyste różnego rodzaju oddziaływania. I gdy dziś patrzymy na Kościół jako instytucję ogólnoświatową, tą zewnętrzną, którą widzimy, to widzimy, że w gałęziach tego wielkiego drzewa gnieżdżą się różnego rodzaju ptaki nieczyste, które całkowicie nie są związane z nauczaniem Pana Jezusa, ale nie przypadkiem one znajdują ochronę w cieniu tego drzewa. Gdyby te ptaki pojawiły się w krajach muzułmańskich albo w krajach buddyjskich, to raz dwa by poczuły na swojej skórze, że całą ochronę mają właśnie od tego drzewa. Bo jakoś różnego rodzaju tego typu działania widzimy, że one się odbywają tylko w tak zwanych krajach zachodu. Natomiast gdyby ci sami ludzie z tymi samymi poglądami spróbowali się pojawić na przykład w Riyadzie, to raz dwa by się okazało, że już nie są takimi miłośnikami islamu, jak twierdzą na zachodzie. Albo że nie są takimi zwolennikami multikulti, gdyby tych ludzi, których tutaj ideę próbują zaszczepić na naszym gruncie, gdyby pojechali do swojego raju, czyli do New Delhi i próbowali to samo przedstawić, albo spróbowali, jaki to jest wspaniały komunizm w Korei Północnej albo w innym komunistycznym kraju. Tu go szerzą. Bo tu jest właśnie działanie Królestwa Bożego jako tego wielkiego drzewa, w którym te ptaki niebieskie gnieżdżą się i mają ochronę. Do czego przyrównam Królestwo Boże? Podobne jest do zakwasu, który wziąwszy kobieta włożyła w 3 miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. I znowu kwas z jednej strony jest obrazem tutaj na siłę oddziaływania i to Królestwo Boże jest tu porównane do tego, że tak Królestwo Boże przesiąknęło całe idee całego świata, nauczanie Pana Jezusa Chrystusa całkowicie zdominowało nauczanie zachodnioeuropejskie, ale nie możemy zapomnieć o równoległym symbolu, bo kwas znaczy w Słowie Bożym grzech. I widzimy to między innymi w 5 rozdziale 1 listu do Koryntian. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? I tutaj mamy 3 miary mąki i to wszystko skisło. Niektórzy te 3 miary mąki próbują też w jakiś sposób odczytać i mówi się o 3 rodzajach zła. Rodzaj zła doktrynalnego, czyli związanego z nauczaniem. Rodzaj zła politycznego, czyli związanego z działaniami różnego rodzaju takimi, jak to potomkowie Kaina próbowali sobie podporządkować ziemię i potem widzimy to w różnego rodzaju działaniach typu działanie Nimroda, czy też dzisiaj różnego rodzaju
mieszanki chrześcijańskich różnych idei wykorzystywanych do walk politycznych. Więc mamy zło doktrynalne, zło polityczne i zło moralne, czyli to, co nazywamy takim ogólnym zepsuciem. Nawet jest tak, jak mamy trzech rodzaje kwasu. Kwas Heroda, który odpowiada bardziej temu politycznemu właśnie po uwikłaniu religii z polityką. Mamy kwas Saduceuszy, którzy zaprzeczali podstawowym naukom Słowa Bożego. I mamy kwas Faryzeuszy, którzy z kolei byli aktywni religijnie, ale zepsuci tutaj na zasadzie doktryny całkowicie obcej Bogu. I ktoś go zapytał: Panie, czy mało jest tych, którzy będą zbawieni? On zaś im odpowiedział. I nie widzimy tutaj odpowiedzi mało. W objawieniu Jana, 7 rozdział, widzimy, że zbawionych będzie tylu, że nie będzie można ich policzyć. Czyli Słowo Boże mówi nam, że nie będzie ich mało. Pan Jezus jednak kładzie tutaj nacisk na to, że zbawienie jest tylko przez Niego. Usiłujcie wejść przez ciasną bramę, bo mówię wam, że wielu będzie chciało wejść, lecz nie będą mogli. Zbawienie jest tylko przez ciasną bramę. Tą bramą jest Jezus. I nikt, kto nie przypasuje się do tej ciasnej bramy, że zbawienie jest tylko w Panu Jezusie, a nie w Jezusie i kimś jeszcze, albo nie w jakimś innym niż Jezus, a Słowo Boże mówi, nie ma w nikim innym zbawienia, jak tylko w Panu Jezusie. Nie ma innego imienia danego pod niebem, jak tylko imię Pana Jezusa. I tutaj widzimy wyraźnie, że jest tylko i wyłącznie ta jedna mała, ciasna brama. Jezus Chrystus. Inni, którzy będą chcieli wejść przez tą bramę, w inny sposób nie wejdą. Gdy gospodarz stanie i zamknie drzwi, zaczniecie stać na zewnątrz i pukać do drzwi, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. A on wam odpowie: nie znam was i nie wiem, skąd jesteście. I tutaj widzimy drugi zakres tej bramy. O niej jest powiedziane, że ta brama wiąże się z pewnymi wymaganiami. To nie jest tak, że to można sobie tylko deklarować Jezusa jako Pana. Jest taka fałszywa nauka Lordship Salvation, czyli że niby wyznanie Pana Jezusa Chrystusa jako Pana daje rzekomo zbawienie. Jest to całkowicie postawione na głowie, bo Bóg jest Panem wszystkich. I nawet diabeł, jak będzie wrzucony do jeziora ognia, to zanim to się stanie, czytamy, że będzie musiał wyznać, że Jezus jest Panem. I jakoś nie będzie od tego zbawiony. On do tego jeziora trafi. Gdyby nauka o tym, że rzekomo wyznanie Jezusa Panem zbawiała, była prawdziwa, to diabeł byłby wtedy zbawiony. A nie będzie. Trafi do piekła. Każdy ma obowiązek uznać Jezusa jako Pana. I właśnie dlatego, że nie dostajemy do tych wymagań stawianych przez Niego jako Pana, musimy pokutować i uznać się winnymi w Jego oczach i wołać do Niego o zbawienie. Jeżeli to odwrócimy, no to zostanie nam zupełny bałagan. Właśnie Pan, panujący nad ziemią, ma swoje prawa i my je wszyscy złamaliśmy. Nikt z nas nie zasłużył na niebo, każdy z nas zasłużył na piekło, ale jeżeli teraz, wiedząc, że naruszyliśmy obowiązki wobec naszego Pana, uznamy, że Panie Jezu, ratuj, to wtedy jest to właściwa droga. Pokutuj. To, co ten rozdział mówi od początku. I dotyczy to, tak jak mówiłem, również wierzących, bo my wierzący na drodze wiary często mamy rzeczy do skorygowania. Dzisiaj czytaliśmy 13 rozdział Jana w pierwszej części i tam było o obmywaniu nóg. I to obmywanie nóg jest właśnie taką formą pokuty, gdzie wołamy do Pana, żeby nam umył te nogi, które nam się zabrudziły w codziennym chodzeniu. Jest to obraz na to, że właśnie codziennie sprawdzam siebie w świetle Słowa Bożego, gdzie
zawiodłem, gdzie jestem do korekty i wyznaję to Panu. I tutaj widzimy, że ci ludzie nazywający Jezusa Panem mówią: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś mówi: nie znam was. Nie wiem, skąd jesteście. Bardzo mocne słowa. Mateusza 7 rozdział wręcz mówi: idźcie precz ode mnie w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. I tutaj widzimy, wtedy zaczniecie mówić: jedliśmy i piliśmy z tobą i nauczałeś na naszych ulicach. To samo mogą powiedzieć dzieci z domów wierzących, które jednak postanowiły iść drogą bez Pana Jezusa. One: jedliśmy i piliśmy z tobą, nauczałeś na naszych ulicach. Przed każdym posiłkiem przecież była zmawiana modlitwa. Potem z rodzicami czytaliśmy kartkę z kalendarza, Słowo Boże. Byliśmy na szkółkach niedzielnych, byliśmy na młodzieżowym. Wspaniale. A on powie: mówię wam, nie znam was i nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Izrael to usłyszał od Pana Jezusa. Był obłożony nawozem. On nauczał na ich ulicach. A mimo to odrzucili go jako Zbawiciela. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a samych siebie wyrzuconych precz. I tutaj widzimy ciekawą rzecz na temat tego, co będzie się działo w piekle. Oni będą płakać. Oni będą zgrzytać zębami. Mówi się, że zgrzytanie zębów towarzyszy najgłębszemu stresowi. I że osoby mające głęboki stres często gryzą swoje zęby i zgrzytają. I tutaj nie przypadkiem jest ten obraz przywołany. Innym przypadkiem zgrzytania zębów jest, gdy zgrzytali zębami na Szczepana, którego próbowali ukamienować i w końcu go ukamienowali i zamordowali. Bo oni nie mogli znieść świadectwa Bożego. I tutaj też będzie im towarzyszyło świadectwo Boże. Będą widzieć Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym. To będzie dodatkowy element tych tortur. Czyli będą widzieć Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a samych siebie wyrzuconych precz. To też będzie obraz, który będzie ich dręczył. Będą widzieć tam Szczepana, na którego zrzutali zębami na ziemi i którego będą widzieć w Królestwie Bożym. I przyjdą inni ze wschodu i z zachodu i z północy i z południa i zasiądą za stołem w Królestwie Bożym. To jest powiedziane o między innymi poganach, którzy uwierzyli Panu Jezusowi, do których należymy również i my, którzy usłyszeliśmy Ewangelię i uwierzyliśmy w nią, która nas zbawiła. I jesteśmy tutaj nazywani w 30 wierszu ostatnimi, którzy będą pierwszymi. I tamci, którzy jako pierwsi słyszeli świadectwo Boże, będą ostatnimi. Czyli tymi wyrzuconymi precz, nie dlatego, że byli pierwsi, tylko dlatego, że będąc pierwsi nie skorzystali z tego. Tak samo dzieci z domów wierzących. Jesteście pierwsi. Jeśli nie skorzystacie z tego, że jesteście pierwsi, aby podporządkować swoje życie Bogu, to będzie z wami bardzo krucho. Ja nie miałem tego przywileju, żeby być pierwszym. Żyłem pierwsze lata mojego życia w rodzinie niewierzącej, wrogo nastawionej Bogu i potem padłem w ciemność ateizmu. I dopiero potem Bóg pokazał mi się, jak miałem około 18 lat. To były zmarnowane lata. Bardzo się wstydzę tego okresu. Ale po prostu jest to wielka łaska Boża, że mimo tych 18 lat Bóg zdecydował się wyciągnąć do mnie rękę. Znalazł mnie zgubionego i uczynił znalezionym.
Natomiast jako ci, którzy już znają prawdę Bożą, gdy nią gardzą, to widzicie tutaj w obrazie wycięcia tego drzewa, jak duża jest to odpowiedzialność. Jest to po prostu podeptanie Syna Bożego i wystawienie Go na urągowisko. W tym dniu przyszli niektórzy z faryzeuszy i powiedzieli Mu: wyjdź i odejdź stąd, bo Herod chce Cię zabić. Jak głęboka tutaj jest nędza. Herod chciał Go zamordować. Przecież czytamy później, że już dawno chciał go zobaczyć i zobaczyć jakiś cud przez niego uczyniony, więc słyszał o nim wyraźne świadectwo, że to jest człowiek Boży. A mimo to jego serce zostało nieporuszone i chciał zamordować Pana Jezusa. Powiedział im: idźcie i powiedzcie temu lisowi, oto wypędzam demony i uzdrawiam dziś i jutro, a trzeciego dnia zakończę. Jednak dziś i jutro i pojutrze muszę przebyć drogę, bo niemożliwe jest, aby prorok zginął poza Jerozolimą. I to jest prawda, która również będzie w objawieniu widoczna. Dwóch świadków też będzie zamordowanych w Jerozolimie. I Jerozolima jeszcze wtedy, przed odrzuceniem, była pępkiem świata. Później ona znowu będzie na krótko uczyniona znowu, przez chwilę będzie tam zbudowana świątynia, będą tam przywrócone żydowskie rytuały, będzie tam siedział antychryst w tej świątyni, będzie tam człowiek grzechu, będzie tam generalnie centrum życia religijnego Izraela. Po pochwyceniu się to stanie, nas już jako chrześcijan nie będzie na ziemi. Zaczną się wtedy te rzeczy dziać, co mamy opisane m.in. w objawieniu Jana, jak i w księdze Daniela. I Pan Jezus tutaj krzyczy: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do Ciebie posłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, tak jak kokoszka gromadzi swoje kurczęta po skrzydła, a nie chcieliście. Tutaj widać wyraźnie, że Pan Jezus to mówi jako Jahwech, jako Bóg znany Izraelowi ze Starego Testamentu. Bo powołuje się na to, że wielokrotnie chciał zgromadzić dzieci. To słowo kokoszka ma trochę takie zabarwienie takiej poczciwej kury, która gromadzi swoje pisklaki. Tu bardziej chodzi o samicę ptaka, która gromadzi jej dzieci, a wręcz można powiedzieć, że może chodzić bardziej o drapieżnego ptaka, a nie o kurę. Czyli bardziej jakiegoś ptaka, takiego, który potrafi walczyć. Ale mniejsza z tym. W naszych tłumaczeniach mamy kokoszka. Nie jest to jakoś bardzo oddalone od faktu, który tutaj ma Pan Jezus do przekazania. A przekazanym głównym faktem jest to, że On, troszcząc się o Izraela, chciał mieć ich pod opieką, pod skrzydłami Jahwech. Chciał ich chronić. A oni nie chcieli. Bo jest nawet w psalmach, że schroni się ktoś pod skrzydłami Boga. I właśnie Pan Jezus do tego nawiązuje tutaj. A nie chcieliście. I każdy z nas musi pamiętać, że osłonę mamy pod skrzydłami Jahwe, pod skrzydłami Boga. Jeżeli szukamy ochrony w swoich zdolnościach, szukamy ochrony w czymkolwiek niezwiązanym z Bogiem, to szukamy w złym miejscu. Jedyną ochroną jest nam Bóg Jakuba. Jedyną osłoną są nam skrzydła i pióra Boga, który troszczy się o nas i On nigdy nie zawiedzie. Ale tamci nie chcieli. I 35 wiersz mówi: oto wasz dom zostanie wam pusty. Zaprawdę powiadam wam, nie ujrzycie mnie, aż przyjdzie czas, gdy powiecie:
Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. I tutaj Pan Jezus zapowiada swoje powtórne przyjście do Izraela. Nie to, które jest związane z pochwyceniem, tylko to, które dotyczy widzialnego przyjścia Pana na ziemię, które odbędzie się po 7-letnim okresie ucisku. I tutaj widzimy, że nie ujrzycie mnie, aż przyjdzie czas, gdy powiecie: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. To jest generalnie zapowiedź, że ten dom zostanie im pusty i teraz to widzimy. Widzimy, że powstał owszem Izrael w 48 jako państwo, ale jest to jeszcze całkowicie martwe duchowo. Nie jest to ten Izrael, który będzie w czasach ostatecznych grał kluczową rolę. Dopiero później nastąpi przebudzenie tego narodu. Dopiero wtedy będzie odbudowana świątynia i będzie ta cząstka Izraela, którą widzimy w objawieniu 12 rozdział, jako niewiastę uciekającą na pustynię. To ta grupa po prostu ujawni się w tamtym czasie, kiedy już Kościół będzie zabrany w pochwyceniu, kiedy wszyscy wierzący, zgodnie z zapowiedzią Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział, że przyjdę i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli, to my wtedy będziemy już w domu Ojca, będziemy mieli mieszkania w domu Ojca, a tu na ziemi zacznie się 7-letni okres ucisku i w czasie tego 7-letniego okresu ucisku odnowiona resztka Izraela będzie miała swoją rolę. Ale teraz jest dom pusty. Oto wasz dom zostanie wam pusty. Tak jak mówiliśmy na początku, też możemy użyć to jako lekcję dla nas, jako wierzących. Jeśli nie będziemy dbali o to, żeby trzymać się Słowa Bożego, to ta reguła, oto dom zostanie wam pusty, w sposób dopasowany oczywiście do naszych warunków jako wierzących, jak to zapowiada m.in. pierwszy list do Koryntian, który mówi, że oto wielu z was chorych, a też niektórzy zasnęli. To jest wynik karcenia Bożego, że takie rzeczy się zdarzają. I dbajmy o to też, żeby te nasze dzieci, które są nam dane pod opiekę, żeby wiedziały, że Słowo Boże jest najważniejsze w ich życiu. I że jeśli nie będą go stosować, to dom ich zostanie im pusty. Z ich własnego wyboru, a nie z tego, że my gdzieś zawiedliśmy jako rodzice, jako bracia ze zboru, jako siostry ze zboru, jako opiekunowie w szkółce niedzielnej czy w młodzieżowym, czy też jako wierzący, którego te dzieci obserwują w zborze na co dzień, co niedzielę, co środę, żeby te nasze kroki były dla nich pobudką do tego, żeby iść za Panem. Sto dwadzieścia siedem. Od drugiej zwrotki.
Święty, Ty stoisz.